Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewizowie, bardzo miło Państwa ponownie spotkać po przerwie wakacyjnej i pochylić się nad tym, co stanowi Rzeczpospolitą, co stanowi też o kościele naszym w ojczyźnie. Bo rzeczywiście trosk nam nie brakuje, zwłaszcza że stajemy w obliczu takiej spotęgowanej rewolucji, spotęgowanych też ataków. Zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę nasze relacje z Unią Europejską. Zupełnie niedawno w przestrzeni medialnej naszego dziennika, telewizji Trwam, Radia Maryja, ukazał się świetny wywiad z kardynałem Gerhardem Miller'em, który właśnie pokazywał pewne procesy, które się w Europie dzieją, a które zagrażają naszej duchowej tożsamości. Wprost stwierdził, że w Europie pojawiła się tendencja walki z chrześcijaństwem walki z Kościołem, a w szczególności walki z moralnością chrześcijańską. I to obserwujemy w, w kontaktach, w relacjach Polski z Brukselą. Kardynał Miller uznał za niedopuszczalne, ażeby jakiś politruk, grupa polityków europejskich, śmiała wymuszać na Polsce pewne zmiany kulturowe, cywilizacyjne, prawne, idące w kierunku rewolucyjnym, pod szantażem odebrania środków europejskich. Próba odbierania środków to jest oczywiście szantaż niedopuszczalny na niwie prawnej, jest to szantaż niedopuszczalny również na niwie moralnej, bo pamiętajmy, że cała nasza współczesna europejska kultura, a zarazem prawodawstwo mówi o wolności słowa. I proszę zwrócić uwagę, zupełnie niedawno Parlament Europejski wydał przeciwko Polsce i Węgrom rezolucję, której domaga się uznania wszystkich zawartych tzw. małżeństw homoseksualnych i wszystkich adopcji dzieci dokonanych przez te pary, mimo tego, że prawo europejskie wprost mówi, iż mamy autonomię w tym zakresie i że nikt nie może nam. Narzucać tego typu spraw, a już na pewno nikt nie może nas szantażować finansowo. Bo jeśli taki szantaż się pojawia, to jest nic innego jak ograniczanie wolności słowa, jak cenzurowanie. I teraz, jeśli popatrzymy na to, z jaką, na jaką skalę to się dzieje, jeśli popatrzymy na e, szantaże niektórych urzędników z Komisji Europejskiej którzy mówili, iż odbiorą środki samorządom, jeśli te nie wycofają się ze swojego poglądu, ze swojego stanowiska w sprawie ideologii LGBT, no to mamy już do czynienia z taką totalizacją życia międzynarodowego. Smutne jest tylko, że my się cofamy, że wiele samorządów się cofa, uznając, że gdy zrobi się krok w tył, to przyjdą pieniądze, ale jeśli zrobi się krok w tył i ulegnie się bezprawnym żądaniom, Jakichś czynników rewolucyjnych, to przecież przyjdą kolejne żądania, od chociażby takie, jak te, które zawarł w swojej rezolucji Parlament Europejski. I czyż własne dzieci mamy wydać na pastwę ideologii tylko po to, żeby dostać trochę srebrników, trochę talarów, a w zamian za to wydamy je, a później zacznie się płacz, tak jak to zwykle bywa. Niestety ta presja rośnie. Skoro da się szantażować, czy można szantażować, za poglądy jakichś samorządy, jakichś jak, jakich ludzi, to przecież niedługo mogą ci sami urzędnicy powiedzieć, że nie podoba im się ten polityk lub ów, ten pracownik uniwersytetu lub tamten i dopóki się ich nie zwolni, dopóki się ich nie wymieni, no to też pieniędzy nie będzie. Kardynał Gerhard Miller wprost wzywał i władzę, i społeczeństwo, ażeby nie ulegać szantażowi, bo jak się szantażowi ulega, to roszczenia rosną i rzeczywiście będziemy mieć do czynienia z końcem demokracji tak, jak to się w, tym, w tej wypowiedzi dało zauważyć. Nie można ulegać temu absurdowi, a jesteśmy w samym sercu takiego ferworu rewolucji, też przed nami te marsze, marsze tęczowe, różne rzeczy mogą się dziać. Oczywiście na początek tego wszystkiego, co zwiemy rokiem akademickim, nie są to może refleksje jakieś radosne, ale są to pewne wezwania do tego, ażeby być aktywnym i ażeby być mężnym. Szczęść Boże!